Siema, tu Mateusz Żydko, odpinamy pasy. Dawaj, jedziemy z koksem. Człowiek uczy się całe życie, więc jeszcze myślę się trochę poduczę, jeszcze parę lat myślę będę grał w piłkę, więc jeszcze tej nauki przede mną trochę jest, a zaraz wychodzę na trening, więc zapraszam też, jak ktoś chce przyjść popatrzeć. Zazwyczaj staram się te koszulki rzucać na ślepo, nie dla specjalnej osoby, żeby właśnie nikt nie czuł się pokrzywdzony, tylko raczej się odwracam tyłem. Nie, nigdy tu nie odchodzę z Krakowi, to jest mój wymarzony klub, podpisałem tutaj dożywotni kontrakt, więc nie ma takich opcji. Obiecałem dzieciom z sektora rodzinnego, że jak strzelę bramkę, to tam na pewno rzucę koszulkę. Najważniejsze, żeby każdy zawodnik, który występuje w pierwszym składzie, był w najlepszej formie i to się liczy. Najmocniej z kim się trzymam? Chyba z Budzikiem, z Danilem, z Krzysiem Nyklem. Nie wiem, zawsze się daje, staram dać jak najwięcej mojej drużynie, nieważne na jakiej pozycji bym grał, tak samo na bramce czy w ataku bym się starał robić coś pożytecznego dla mojego zespołu. Kaktus, bo mało piję. Sporo czytam, gram na konsoli w Call of Duty, praktycznie to jest jedyna gra, którą kupuję regularnie co roku i siedzę na komputerze, wychodzę z psem. Gotuję czasem. Czołgiem nie jechałem, ale miałem jakąś przyjemność. Miałem przyjemność siedzieć w czołgu, chociaż byłem bardzo mały, bo pewnie młodsi kibice już czasów Polski Ludowej nie pamiętają, ale było tak, że przy okazji jakichś świąt państwowych często właśnie takie wozy bojowe, amfibie, czy jeszcze wtedy samochody milicyjne, czołgi były wystawiane na różnych placach. I wtedy można było przy okazji takich świąt wybrać się z rodzicami i takie cudeńka pozwiedzać. Oczywiście po zmianie systemu już takich rzeczy się w Polsce raczej nie robi. Też jestem tego zdania jak Nikoś Dyzma, że to co polskie Polakom nie szkodzi. Krzysiu Szewczyk dosyć sporo bramek strzela w rezerwach, więc myślę, że i on się doczeka w najbliższym czasie debiutu. Mój tato był zawodowym sportowcem i bardzo często nas zabierał ze sobą na hale, na obozy. No, co prawda myśmy piłki siatkowej nie odbijali z bratem, tylko zazwyczaj ją właśnie kopaliśmy, więc już wtedy się zaraziliśmy miłością do sportu i pamiętam pierwszy nabór do drużyny Śląska Wrocław, w której jestem wychowankiem, to przeszedłem w wieku chyba 10 lat, kiedy byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej. Tak praktycznie się wtedy moja już przygoda z taką poważniejszą piłką zaczęła. No chyba jak każdy człowiek po jakichś rażących błędach czuje się fatalnie. Słucham każdej muzyki praktycznie, może mi wpaść piosenka disco polo w uchu, tak samo jak jakaś heavy metalowa. Znaczy często jest tak, że jak zawodnik jest w słabej formie, to choćby na głowie stawał, biegał na rzęsach, to te błędy mu się będą przytrafiać. Piłka go omija, podejmuje błędne decyzje, a innym razem jest w formie i najmniejszy błąd mu się nie przytrafia. No, mówię, ale żeby dojść do dobrej formy, to mówię, trzeba bardzo ciężko pracować na treningach. I praktycznie każdą gierkę treningową traktować jak mecz i starać się właśnie wywierać na sobie taką presję, żeby tych błędów nie popełniać na treningu, bo to będzie miało przełożenie później w grze prawdziwej. Poszedłbym na trening się uczyć grać w piłkę. Słyszę doping, naprawdę wiele razy nam powiedzmy kibice pomogli, uratowali tyłek, bo swoim zachowaniem, swoim śpiewem, głośnym dopingiem nas mobilizowali do jeszcze większego wysiłku, do jeszcze lepszej gry. Kibice są na pewno wymagający, potrafią ostro zrypać po słabym meczu, powiedzieć twarzą w twarz jak się grało, ale tak samo potrafią pochwalić, powiedzieć dobre słowo pozytywnie. Pik, 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 pik.
na pewno nie można mieć pretensji do końca do piłkarzy. Jeżeli ktoś chce komuś płacić bardzo duże pieniądze, no to już jest jego sprawa. Tak samo każdy z nas pewnie jakby dostał duże pieniądze, to raczej by się cieszył, a później wiadomo, inni ludzie z boku by oceniali, czy jesteś tych pieniędzy wart, czy nie jesteś wart, ale coś w tym pytaniu na pewno jest, bo też mi się tak wydaje, że kilka lat temu w kilka klubów troszeczkę powariowało. Jak już nie będę miał przyjemności z grania w piłkę. No do tej pory kibicowałem zespołowi Borussii Dortmund, bo jest tam trzech Polaków, więc tak, no, najbardziej za nich trzymałem kciuki. Porażki każdy zawodnik przeżywa. Jeżeli ktoś przechodzi obok, no to chyba nie powinien grać w piłkę, nie powinien w ogóle uprawiać sportu, a tym bardziej grać w Krakowie, bo jeżeli ktoś przychodzi na tym na porządku dziennym, to chyba coś jest nie tak, ale wtedy na pewno ten mecz bardzo mocno przeżyłem, bo jakoś w tym pierwszym okresie po przyjściu do Krakowi nic mi nie wychodziło, ale tak jak ktoś powiedział, się poprawiłem i cały czas się staramy uczyć grać w piłkę. Na pewno dumę, bo jest to klub, który kojarzy mi się przynajmniej z Polską, z tradycją i z patriotyzmem. Ja mogę powiedzieć, że z wszystkimi praktycznie trenerami, z którymi do tej pory pracowałem, miałem świetne układy. Świetnie się dogadywam, ale to mówię, recepta jest na to bardzo prosta. Zespół, w którym się gra, trzeba stać na pierwszym miejscu, być pracowitym na treningach, oddawać serce za drużynę i być sobą. Czuję bluesa, czuję power, czuję, że mamy za sobą kibiców i chcę zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. No myślę, to najlepsze momenty. Mistrzostwo Europy do lat 18, mistrzostwo Zagłębiem Lubin w 2007 roku, choć ta cegiełka moja była naprawdę mała, ale tak samo czułem się członkiem tej drużyny i się bardzo cieszyłem. No i awans z Krakowią, no, niezapomniane chwile na boisku, nasz szał radości po ostatnim gwizdku w Legnicy i tą fetę na rynku. Nie wiem, po prostu był ten numer wolny, a już kiedyś z nim grałem w Zagłębiu Lubin, więc go wziąłem. Na prawym ramieniu mam swojego psa, który już nie żyje od kilku lat. To był buldog francuski. Żona mi go dzisiaj malowała długopisem z nudów, więc... Mam obcego na lewym barku i na lewym ramieniu oraz tutaj na przedramieniu czachę z jednej strony, z drugiej oko i z grudnia tego zeszłego roku mam Space Jockey. No jest to na pewno jeden z większych chyba talentów w polskiej lidze. Najlepszy zwód na zamaszek chyba w tej części Europy. Bardzo życzliwa osoba, skora do pomocy praktycznie każdemu o każdej porze dnia i nocy, ale też chłopak wrażliwy, który często krytykę bierze chyba za mocno do siebie i chciałbym, żeby zrobił naprawdę dużą karierę, bo na to zasługuje. Nie no, robię ponad 100 żonglerek, to nie rozumiem dlaczego. No, chyba wielu ludzi zna ten filmik na YouTube, gdzie taki dziadek się wypowiada do kamery, no to powtórzę po nim. Albo wódka, albo Bóg. Nie no, żart. Na pewno pierwsza noc, czy pierwszy dzień po meczu jest słaby i... Mówię, później następnego dnia wkładam głowę do lodu, tu taką mamy beczkę z lodem na dole i staram się iść do przodu. Ciężko powiedzieć, planuję w przyszłości być trenerem, więc jeżeli pojawiłaby się taka opcja tutaj zostania na jakimś stanowisku trenerskim, czy to w jakichś niższych kategoriach wiekowych, czy gdzieś indziej, to czemu nie? No my wychodzimy, ja wychodzę od dziecka na dwór, ale też ten slang tutaj krakowski przejąłem, jak jadę do siebie do Wrocławia czy na Dolny Śląsk, to mówię na pole. No Adaś to jest taki prosty swój chłop. Jak coś obieca, to zrobi, może. No dopóki się będę uczył grać w piłkę, to jest szansa. Ale te szanse z roku na rok maleją, więc
musiałbym chyba walnąć 10 bramek w sezonie, to może na jakiś sparring z San Marino może bym się załapał. Jeden kibic po prostu wyjeżdżał do Norwegii do pracy i strasznie emocjonalnie podszedł tam do nas, gdy przybiliśmy piątki, że chce koszulkę od nas dostać, bo wyjeżdża za granicę, a chce mieć coś, co mu będzie Krakowie przypominało, i normalnie rzucał już pieniędzmi, praktycznie portfel wyciągał, chciał tą koszulkę kupować, prawie że krzyczał, płakał, ale uspokoiłem go, umówiłem się z nim za chwilkę pod bramą stadionu, mu dałem koszulkę. Przy tym wzroście, który mam, 187 cm, raczej stawiam na to, żeby być bardziej zawodnikiem zwinnym i zwrotnym, bo wielu stoperów w polskiej lidze może właśnie stawia na siłę, ale przez to mają właśnie problemy z szybkim reagowaniem i czasem kręcą się jak batory w porcie. A ja też się czasem tak kręcę. Dlaczego nie dałem koszulkę bratu, kurde. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to mówię, ja jestem chętny zawsze do pogadania po tej, co prawda, krótkiej rundki po meczu u nas, ale ja jestem chętny, jak ktoś zauważył albo nie zauważył, to praktycznie zawsze schodzę ostatni do szatni, nawet 10 minut za niektórymi kolegami, bo mówię, z każdym pogadam, czy sobie zrobię zdjęcie, jeżeli chcę też autograf, no heja.